Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Pogromca Pustki 2. Złodziej Kamienia. Demo. Ja jednak muszę chyba inaczej sobie tutaj wszystko poukładać, bo tak troszeczkę tutaj poprzemeblowałem, delikatnie pozmieniałem to wszystko i znowu się nie potrafię odnaleźć w tej rzeczywistości, która tutaj nastała. Oczywiście, klasyka. No, troszeczkę pozmieniałem, trochę pokombinowałem ze światłem też. Mam nadzieję, że mnie to w dupę nie kopnie w którymś kluczowym momencie, że jakoś tutaj jakby ogarniemy to i wytrzymamy. Jak nie, to będę kombinował i ratował to, co się da. Mam nadzieję, że nie będę musiał specjalnie niczego ratować, że wszystko będzie dobrze. Ale wiadomo, jest różnie. Może być różnie, więc... YOLO, że tak powiem. No, to, bo troszeczkę tam by było zmian, ale... Okej, jak się zastanawiam, co bym wam poopowiadał na starcie, bo tak poprzedni odcinek był taki, że dużo żeśmy zrobili, ale nic żeśmy nie zrobili. Znaczy w sensie niby trochę, ale nic. Dzisiaj bym chciał coś zrobić, to znaczy dzisiaj chciałbym pchnąć fabułę, bo z tego co wiem, fabuła troszeczkę mnie ogranicza, to znaczy jest parę rzeczy, które muszę tu załatwić, żeby iść dalej z fabułą w pewien sposób. To jest raz. Dwa. Tam, jak widzicie, tam jest pole uprawne, nie? No ale tu generalnie o co innego chodzi. Chodzi mi bardziej o to, że te pole uprawne tam, tam jest... wykałaczków się bawię. Tam jest... Daktyle są tam posadzone, bo mam 11 daktyli, do questa potrzeba jest 12. Mam 12 marchewek i 12 plastrów miodu, z tego co pamiętam. Jeszcze zaraz wyjaśnię, bo jak patrzycie na hajs, to pewnie wydaje wam się sporo i faktycznie jest sporo. I... no... Jak będziemy robić te questy, nie? No bo ten daktyle muszą urosnąć najpierw. Muszę poczekać, aż urosną, bo będziemy dokańczać questa, znaczy dokańczać. Będziemy oddawać jeden z questów, częściowo przynajmniej, dla Legionu Rapax. Ponoć opłaca się tam im dawać rzeczy, więc im dam. Marchewy posadziłem i generalnie no zobaczycie, w jaki sposób się zbiera. Nie pamiętam, kurna, czy ja wam pokazywałem, w jaki sposób się zbiera pola uprawne tutaj, czy nie. Zobaczycie. Może pokazywałem, może nie pamiętam. Te odcinki są z taką częstotliwością, że nie pamiętam. Ale poczyniłem pewne kroki myślowe, żeby jednak zmniejszyć ilość serii do dwóch, żeby te odcinki dlatywały części z różnych serii, bo to też nie ma sensu, że zaczynać oglądać jakąś serię i co miesiąc jest odcinek, albo nie. To nie ma totalnie sensu. Więc trzeba będzie troszeczkę to inaczej zrobić. W każdym razie, to zobaczycie. Poszedłem trochę poza odcinkiem i teraz przechodzę płynnie do tego, dlaczego mam tyle pieniędzy. Poza odcinkiem porobiłem trochę i pokminiłem, o co chodzi w tej grze. I rzecz jest taka. Pograłem sobie w taką gierkę. Co tu mi ktoś... Dobra. Pograłem sobie troszeczkę w tą taką gierkę karcianą, powiedzmy. Troszeczkę ją rozkminiłem. I jak widzicie, da się na niej zarobić. Bo większość tej waluty, którą mam teraz, jest właśnie z tej gierki zrobione. Ja tu nic więcej nie robiłem, nie? No. I troszeczkę sobie zarobiliśmy. Zastanawiam się, czy przypadkiem by tego nie wydać po prostu na ekwipunek, bo wtedy będziemy ciopać szybciej i tak dalej, lepiej i w ogóle. No. I co jeszcze tam było? Aha, parę rzeczy poza odcinkiem porobiłem i mam screenshoty tego robiłem, takich istotniejszych rzeczy, które tam były. Więc w tym momencie ja będę musiał sam sobie mówić, jaki teraz screenshot odpalam, żebym później jak montuję, to żebym widział te screenshoty i znaczy wiedział, który to screenshot i żebym mógł wam to wrzucić, żebyście też to widzieli. I teraz tutaj, w tym miejscu, co widzicie zaznaczonym, jakby tutaj też mapa jest widoczna, tutaj znalazłem takie i takie rzeczy. Ja tu sobie muszę chyba troszeczkę powiększyć, co to właściwie było, bo ten screen jest na tyle mały, że ja sam tego nie widzę. Znalazłem denary, znalazłem hasta triari. Okej. Znalazłem schemat na wywar płonącej krwi i 5 wiśni. No więc takie rzeczy. To nie chciałem, żebyście wiedzieli, skąd to właściwie pochodzi. Czwarty screen to jest... Aha. To jest chyba wędrowny kupiec, czy coś takiego. Tak mi się wydaje, ale tam można kupić takiego typu rzeczy. Najbardziej ciekawe w tym momencie to, co można u niego kupić, to jest zegar słoneczny, z tego co widziałem. Tak mi się przynajmniej wydawało, że jest najciekawsze, co tam można znaleźć. I to jest zegar słoneczny, widzimy zegar w ekipunku bohatera. Czy to pożyteczne jest? Tako, nie? Kupiłem, żebyśmy zobaczyli, co to jest. Bo sam też byłem ciekawy, co to jest. Dobra, lecimy dalej. Piąty screen to tu mamy...
Quest na niebiesko, czyli tu będziemy szli dzisiaj, bo dzisiaj chcę trochę fabuły zrobić z uwagi na to, że wiem, że fabuła mnie trzyma z tyłu, bo żeby wytworzyć płótno, żeby mieć dostęp do Crossna, muszę pójść w fabule, bo z tego co się dowiedziałem od autora, trzeba pójść w fabule, bo fabuła odblokowuje nam dom z Crossnem. Coś w tym stylu, więc to ogarniemy spokojnie. I to jest w tamtym miejscu, no co jest na mapie zaznaczone. I tu jest o szósty screen, ostatni, to jakiś mroczny Sidious dostałem. To jest chyba broń. Proste Sidious. Chyba też broń. Nie wiem. I skórzaną, staro skórzaną zbroję 20 denarów. Więc to takie rzeczy tutaj znalazłem. Ogarnąłem sobie, stalowe rzeczy sobie ogarnąłem. Dużo wolniej się psuje. Dużo więcej surowców się pozyskuje z tego i dużo szybciej się wykopuje rzeczy, nie? Chociaż muszę się wam przyznać, to jakby przyznaję wam się z czystym sercem, bo jakby chcę być z wami szczery. Jak robiłem te rzeczy poza odcinkiem, to z uwagi na mój czas i to, żeby to płynnie poszło, przyspieszyłem sobie greci ten dżajnem, bo te animacje są po prostu zbyt długie. I w którymś momencie, jak zbierałem 50 z kolei skałę kilofem, to trochę mi się ulało z tymi animacjami, a to sprawia, że się chodzi dużo szybciej i jakby te animacje szybciej idą. W Makerówkach to działa. W Parallel Worlds też z tego korzystałem i to był naprawdę duży advantage, bo robienie tej gry bez tego speedhacka to może za dużo powiedziane. Bez tego przyspieszenia byłoby nudne. I uważam, że przyspieszenie tej gry dużo pomogło tej grze. W ostatecznym feelingu tej gry. Więc ja po prostu sobie przyspieszyłem i grało mi się dużo lepiej. Szczerze wam powiem, grało mi się dużo lepiej, jak to wszystko szybciej chodziło. Jak bohater szybciej chodził, jak animacje dużo szybciej szły. Bo mam wrażenie, że po którejś animacji zobaczonej to już... trochę mi oko leciało, szczerze mówiąc, jak już to któryś raz robiłem. Wystawało, żebyście mieli świadomość, że tego typu rzecz zrobiła. Nie tak, że poświęciłem niesamowicie dużo czasu, tylko bierzcie punkt odniesienia taki, że ta gra była przyspieszona. Więc to zajęło trochę krócej zrobienie tego wszystkiego, nie? No. Uważam, że to nie była zła rzecz. W sensie... Według mnie gra na tym zyskała. A czy ktoś będzie chciał zrobić to samo? Nie zachęcam, nie zniechęcam. Mówię tylko o takiej możliwości. Dobra, to tak, pierwsza rzecz. Na te daktyle trzeba poczekać, bo na razie ich nie wykopiemy. Nie posiadam nawozu, musiałbym nawóz mieć. Quest z Demonio, jeszcze jedna rzecz. Quest z Demonio, z tego co wiem, w tej wersji demo jeszcze go nie ma. Więc nie ma sensu latać za tym questem. Ekwipunek Anity Maniakalnej nie sądzę, żeby był w tym demo. W sensie tak, chyba że jest, a ja o tym nie wiem, ale na razie nie wiem. Być może jest w jakiejś lokacji, w której jeszcze nie byłem, bo z tego co mi wiadomo, nie byłem w jakiejś lokacji, która nazywa się biblioteka, gdzieś, i muszę tam też podejść. Więc to co ja bym teraz zrobił, to ja bym teraz poszedł do questa głównego, nie? Po prostu questa głównego zrobił, bo to mi się wydaje niegłupie. Nie oddaję jeszcze tym rapaksom prowiantu, z tego tytułu, że chcę go oddać, jak już zdobędziemy ten prowiant marchewki i te daktyle, to oddam wszystko naraz. Nie mogę oddać trzeciego, bo tam są trzy opcje oddawania, nie? Tam są trzy opcje oddawania, mogę oddać dwie. W sensie, jak już będę miał te daktyle, to mogę oddać dwie. Trzecia opcja polega na tym, że trzeba mieć bandaż, a do bandaża trzeba mieć tkaninę. Tkanina jest na potrzebne Crossno do tego. Crossno jest odblokowywane z questem głównym. Widzicie tutaj tą zależność, dlaczego chcę questy główne robić, tak? No dobra, także robimy questa głównego. Z tym typem miałem pogadać. Witaj, Kasiuszu, mam dla ciebie to, o co prosiłeś. Tropicielu, dziękuję ci za twą pomoc. Jest doprawdy nieoceniona. Czym prędzej zawołam moich ludzi i przystąpimy do przesłuchania. Chciałbym przy tym być. Rozumiem, żeś ciekaw, co takiego ma do powiedzenia nasz jeniec. Jednak mam nadzieję, że zrozumiesz, iż chodzi o wewnętrzne sprawy naszego miasta. Nie zrozumiesz źle, to sprawa straży. Cóż, skoro tak... Oto zapłata za twą pracę. Dziękuję ci jeszcze raz, a teraz muszę się udać do lochu. Wybacz, tropicielu. Okej. 500 doświadczenia, 400 denarów. Spoko. Czyżbym... O, I guess zrobiłem level chyba. No, robienie questów jest tutaj dużo bardziej opłacalne niż tłuczenie się z przeciwnikami. Z wiadomego powodu, nie? Bo za questy się więcej ekwa dostaje, to chyba oczywiste, nie? Ale tak aż strasznie, strasznie dużo. W sensie tłuczenie przeciwników w obecnym momencie jest, żeby zapasy zdobyć, ale to też tak
Tak maybe, maybe, nie? W sensie bardziej się opłaca zdobywać hajs, kupować za hajs zapasy, niż iść na polowanie, polować na przeciwników. To nie wiem, czy taka była intencja. No, może tak. Widzę, że wciąż tu jesteś. Zapewne chciałbyś się dowiedzieć, jak poszło nam przesłuchanie. Skąd ta nagła zmiana? Myślałem, że to wewnętrzne sprawy miasta. Tak, ale sprawa jest bardziej skomplikowana, niż się spodziewałem. Jeżeli się zgodzisz, po raz drugi potrzebuję twojej pomocy. Sprawa jest delikatna i potrzebna jest dyskrecja. Sam rozumiesz, nie mogę prosić nikogo z moich ludzi. A to ważne. Przyczynić się możesz do bezpieczeństwa tego miasta. Oczywiście, Kasjuszu. Jak mogę ci pomóc? Dowiedziałem się od jeńca, że złodzieje mają swoją siedzibę gdzieś na pustyni w okolicach Uk-Un. To miasto zdobyli Numidyjczycy. Ty jako łowca mógłbyś się tam pojawić, nie wzbudzając podejrzeń, i dyskretnie wypytać o nastroje. Być może dowiesz się czegoś, co mogłoby nam pomóc. Jeśli wiąże się to z dodatkowym zarobkiem, to w sumie nie widzę przeszkód, tylko odnoszę wrażenie, że zatajasz przede mną część informacji. Prawdę mówiąc, okazało się, że w pobliżu Uk-Un przetrzymywany jest jeden z naszych ludzi. Chciałbym, żebyś spróbował się dowiedzieć czegoś o jego losie. Myśleliśmy na początku, że został zabity podczas jednego z pościgów, jakie wypuszczam czasami w głąb pustyni po akcjach złodziei. Ale prawdopodobnie został pojmany i jeśli jeszcze żyje, pewnie gdzieś tam jest. Sam widzisz, że sprawa jest delikatna. Ty nie jesteś stąd. Napięcie i sytuacja polityczna między nami a Numidią jest jaka jest. Jako neutralna postać i w dodatku znany w świecie łowca, mógłbyś wiele zdziałać. Pomożesz? No, tak, pomogę ci. Wspaniale, jestem ci bardzo wdzięczny. Weź to. Denary 500. Doświadczenie 100. Prymitywna wędka, siekiera z drewna, kilo z drewna, prymitywny młotek, prymitywna piła, prymitywna łopata. Mam, odnoszę dziwne wrażenie, że najpierw powinienem zrobić troszeczkę questów głównych, a potem robić poboczne, bo ja zrobiłem to odwrotnie, w sensie to jest naturalne zachowanie gracza, ja tak zawsze robię, część z was na pewno też. Najpierw jak już możecie, macie jakiś free roaming czy coś takiego, w sensie, że możecie coś się poruszać poza cutscenkami gry, że możecie połazić sobie gdzieś po sam coś tam i tak dalej, zawsze robicie wszystkie poboczne, wtedy i robicie fabułę, nie? Tutaj widzę, że powinienem najpierw zrobić fabułę. Cóż, tak to wygląda nie inaczej, prawda? No dobra. Zaopatrz się dobrze i pamiętaj o prowiancie. Pustynia bywa bardzo okrutna. Po drodze możesz zatrzymać się w oazie Chemis Aria, żeby uzupełnić zapasy. Aria to tak... Kurna... A, wiem, że wam z ekranu ucieka, ale noga mnie swędzi. Muszę spod tego biurka wypieprzyć różne rzeczy. Tu jest tyle złomu, że o Jezu. Aria to tak specjalnie było, że jako Aryo czy coś takiego? Nie? Tak? Może? Nie? Chyba. Bywa, że w pobliżu stacjonuje karawana, ale po zmroku jest tam bardzo niebezpiecznie. Cenna informacja, zatem wkrótce udam się w drogę. Będę oczekiwał na twój powrót. Aha, i dlaczego mówiłem, że te animacje są strasznie wpieniające, jak po raz 50 ją macie? Zobaczcie sobie tą animację. Widzieliście na ekranie licznik, ile mniej więcej to zajęło? No i jakbym tak każde drzewo miał w ten sposób i tyle czasu rozwalać, to by mnie chyba prędzej posrało jednak. Więc... Możemy konstelację teraz pyknąć? O! Możemy! Nadal kurna nie wiem, jak te konstelacje trzeba tutaj... Aha. Je trzeba znaleźć. Okej, okay. Czyli tutaj się wyświetla konstelacja, którą mam znaleźć, a później mam ją kliknąć na tym nieboskłonie, okej. Okay. Czaję. Tu były jakieś złoża, które zebrałem, też już tego nie ma. Tutaj ta gra w dużej mierze opiera się na tym, że trzeba łazić i różne rzeczy sobie odkopywać, kraftować i tak dalej. Takie mam dziwne wrażenie. No i spoko. Z tym, że mało przyjemny feeling jest zrobienia tego wszystkiego. To znaczy, mogłoby dużo, dużo wygodniej to wszystko działać. Animacje mogły być krótsze, przyjemniejsze to mogłoby być trochę, jakieś urozmaicenia, coś. No bo w tym momencie, jak to jest naciśnięcie przycisku, odpękanie paru sekund, żeby to w ogóle się zrobiło i później powtórzenie czynności pierdylion razy, to jest takie...
średnio się później chce to zbierać. W sensie tych surowców jest tutaj dużo, tych różnych tutaj rzeczy jest bardzo dużo i tego najzwyczajniej w świecie się nie chce zbierać wszystkiego. No, jakby na serio. Okej, okay, jestem już przy tym questie pobocznym, który mieliśmy. Już wam pokazuję, co to za quest był. To było to. To jest to. Afera dywanowa. Wróć na farmę Akindiosa i pomów z Kuzamirem. To było to. No, także idziemy do questa. Dzień dobry. Jesteś. Czego się dowiedziałeś? Akindios niebawem wróci do domu. Nasir go uwięził, ale już sprawa załatwiona. Skurwiel. Wydaje mi się, że nie potraficie odpowiednio rozmawiać z Numidyjczykami. Dobra, nieważne. Zaczekasz ze mną? Spieszno mi do moich obowiązków. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, znajdziesz mnie w Kartaginie. Ktoś musi zawiadomić króla Filipa, co się tu odpierdala. Uważaj na siebie, Kuzamirze. Z zajemnością, Talusie z Lorunu. A, i jeszcze jedno, trzymaj. Co to za zwój? Miałem go sprzedać, ale pomogłeś mi, gdy byłem w potrzebie, więc niech będzie moja strata. Jest dużo wart. Bywaj. Sarissa piechoty punickiej, doświadczenie 750. Oła, znowu questa wykonałem. I like it. I like it like that. Oho! A to jakaś obca twarz w tych stronach. Witaj, jestem Talus ze Zdunu. Talus, ten Talus, to wielki zaszczyt móc cię poznać. Czuję się uprzywilejowany, że odwiedzasz mój kram. W czym mogę służyć? Słyszałeś może o kimś imieniu Uhur? O tak, słyszałem wiele. Tajemniczy to osobnik, choć wiele dobra czyni dla naszego ludu. Tutaj uważa się go za bohatera. Nasze ziemie są atakowane przez wrogów, a jego pustynni bandyci są cisi i szybci. Niczym wieczorny wiatr. Czy jego ludzie bywają w okolicach wioski? Podobno tak. Nigdy żadnego nie spotkałem, ale możesz zawsze popytać. W okolicy oazy Kemis Aria widują niektórzy kupcy przemykające pustynią cienie, ale zważywszy na to, co tam się dzieje ostatnimi czasy, jednak polecam trzymać się od tego miejsca z daleka. Wybacz moją ciekawość, ale jestem w tych stronach nowy. Dlaczego? Rozumiem, jesteś po prostu ciekaw świata i chcesz być ostrożny. Dzieje się tam wiele złego. Nie wiedzieć czemu zwierzęta wieczorami są tam bardzo niespokojne. Nikt od bardzo dawna nie obozuje tam nocą, nawet jeśli musi. Podobno woda świeci błękitem i słychać przerażające dźwięki. Intrygujące. Masz jakiś pomysł, co mogło się tam wydarzyć? Nie mam pojęcia. No, są pewne legendy, że, które opowiadają miejscowe, że no, rdzenni mieszkańcy. Woda nabiera nocą niezwykłych właściwości. No to jakoś klątwo, czy takie co... Jaka... Tego nie wam, no nie wiem, no... Nie mam zamiaru się przekonać. Czy mogę ci w czymś jeszcze służyć? Właściwie ciekawi mnie nastawienie Numidii do miasta Tingis. Znasz Kasjusza? A, polityka. Szanowny Talusie, polityka bywa bardzo zwodnicza, a ci, którzy się nią zajmują, są lepsi w sprzedawaniu siebie niż nie jeden kupiec w sprzedawaniu swoich towarów. Nie znam Kasjusza, nie wiem jakim jest człowiekiem. Ja sam jestem prostym kupcem i dla mnie te wszystkie konflikty to po prostu interes jednego człowieka przeciwko interesowi drugiego. Tylko problem w tym, że ci zapominają o tym, jaki wpływ ma to na zwykłych tych trzecich, prostych ludzi. I se poszedł. Dobra, czyli mamy quest. Mamy quest albo po prostu mamy rozwinięcie tego questa, co tutaj był już wcześniej. Jest też taka opcja. Dusza artysty to płótno. Czyli krypty nie mogę okraść, bo wiem, że tego nie ma w demo. Mogę wytworzyć w krośnie i kupić w mieście. Ja bym chciał wytworzyć w krośnie, bo i tak muszę wytworzyć w krośnie te tkaniny, nie? No bo muszę gdzieś tam te zapasy w rapaksie oddać, więc... Why not? Wydaje mi się, że wytworzymy sobie samemu, bo czemu nie? To będziemy mieli załatwione. Tego nie mogę wykonać. Tego nie mogę wykonać prawdopodobnie, no chyba, że ta biblioteka czy cokolwiek co tam jest, no to wtedy. Tutaj zapasy jedzenia, narzędzia i leki to załatwię. No to chyba jesteśmy zrobieni w takim razie. Dobra. Co tu można zrobić? A co ty masz do kupienia, sprzedania? Pokaż mi swoje towary. A, no to tutaj są różne takie ciekawe rzeczy. Widzę. No ja te plastry miodu tutaj kupiłem, żeby mieć ich 12, to wiadomo.
Pomidor, jabłko, daktyle. Mógłbym kupić te daktyle. Za 100 niby się je kupuje, ale... Nie no, tam już posadziłem, to nie będę sobie siebie głupka robił, nie? Tu widzę, jest Nahor. Tu kogoś mamy? Jesteś tu nowy, prawda? Można tak powiedzieć. Kim jesteś? Moje imię nie ma znaczenia. Jestem jednym z wielu, którzy chcą zawalczyć o tytuł mistrza areny. Idź lepiej do domu. Prędzej cię zabiją, niż zostaniesz mistrzem areny. Bogowie są ze mną, mam waleczne serce. Znasz tu innych gladiatorów? Mam tylko słynnego Rubiusa, który potrafi wyjść bez szwanku nawet z najbardziej zaciekłego pojedynku. Podobno jest to jego nadzwyczajna cecha. Co tu takiego nadzwyczajnego? Przepraszam, morda mi się drze. Dlatego, że spałem za długo i dzisiaj jestem strasznie... zaspany. Ostatnio na własne oczy, żem widział, jak Rubius był poharatany. Gdyby nie Repius, byłoby po nim. Po dwóch dniach przerwy wrócił z powrotem na arenę. Bardzo wytrzymały gość, chciałbym, by zdradził mi kilka technik. Nie sądzę, by ktokolwiek chciał ci udzielać wskazówek. Mogę jedynie życzyć ci szczęścia z uwagi na to, co widzę. Jestem potężnym gladiatorem, znaczy dopiero nim zostanę. O bogowie. To jest arena, z tego co rozumiem, i ponoć tutaj warto sobie sprawdzić... Arena to jest podobno dobre sprawdzenie tego, jak mocna jest postać, więc I guess we can find out. Jak nie, to po prostu sobie dokupimy ekwipunek i jeszcze raz będziemy ciorać w arenę. Postaraj się na drugi raz wykonać to, co ci mówią weterani, dobrze? Zapamiętam! Dziękuję ci za radę, mistrzu, które mi dałeś. Mogę się wtrącić do rozmowy? A kim jesteś? Różnie mnie nazywają. W tych rejonach jestem tropicielem lub po prostu Talusem. Talus? Mowa o tym słynnym Talusie? Słyszałeś o mnie? Jestem wojownikiem, w moich stronach było o tobie głośno. Wszyscy słyszeli o pogromcy, który przegnał zło z Półwyspu Apenińskiego. Żaden wcześniej wezwany śmiałek tego nie dokonał. Tobie się to udało. Podsumowując, tak, jesteś mi znany. Ten świat jest taki mały. Nie sądziłem, że dożyję dnia, gdy staniemy jak zwykli ludzie i sobie pogadamy. Rozważasz może walkę na arenie? Czułbym się zaszczycony móc się z tobą zmierzyć. Nie wykluczam takiej możliwości. Zanim wstąpię na arenę, po prostu badam grunt. Od razu widać, że mam do czynienia z doświadczonym wojownikiem. Zakon nauczył mnie ostrożności. To bardzo dobra cecha, dzięki niej wciąż żyję. Rozumiem to doskonale. Nie pozostaje mi nic innego, jak wyczekiwać cię pogromco na arenie. Zobaczymy, bądź zdrów. Okej, czyli to jest arena, jak rozumiem. Przybyłeś powalczyć na arenie, wędrowcze? Szukam wrażeń. Świetnie się składa. Ty szukasz wrażeń, a ja mogę ci je zapewnić. Jakie masz doświadczenie w boju? Wystarczające. Można coś ugrać, pokonując przeciwników? Każdy wygrany pojedynek opłacam kamieniami szlachetnymi. Kamienie możesz później wymienić na nagrody. Im większy rozpierdol na arenie, tym lepiej płacę. Tłum uwielbia dobrą rywalizację. Jest tu tylko jedna zasada. Jaka? Chodzisz na arenę ze swoim sprzętem. Walczysz tak, by było jak największe widowisko. Podczas pojedynków z innymi gladiatorami nie dobijasz ich. Czy zabijanie rywala nie jest integralną częścią całego widowiska? Nie, jeśli za każdym razem muszę inwestować w nowych gladiatorów. Podatki w tym mieście są tak wysokie, że muszę iść na pewne ustępstwa, bo inaczej z torbami pójdę. Rozumiem. Jeśli interesują cię konkretne stawki, to możesz o nich poczytać na tablicy obok. Boże, czy ja, robiąc ten głos, mi się ziewanie włącza? Nie rozumiem. Mam tu kilku sprawdzonych gladiatorów, którzy chętnie się z tobą zmierzą. Wróć do mnie, jak się namyślisz na walkę. Okej. Sensowne. Zwoł mnie Talus, a ciebie? Zwoł mnie Rubius i nie mam ochoty na spoufalanie się z kimkolwiek. Preferuję walkę od słów, więc jak masz chęć mnie poznać, to zapraszam na arenę. Zawsze jesteś taki oschły dla nieznajomych? Tak, a masz z tym jakiś problem? Po prostu zaciekawiło mnie to miejsce i pomyślałem, że popytam. Teraz jednak zdałem sobie sprawę, że szkoda mojego czasu na kogoś twojego pokroju. Wybrałeś niewłaściwą osobę, idź zawracać głowę komuś innemu. Bywaj. Dobra, z nimi nie ma sensu gadać. Więc ja sobie jeszcze raz zapiszę grę, bo już... parę rozmów klepnąłem, więc zapiszemy sobie grę. Cyk. Zastąp. 8. Cyk. Dobra. I lecimy na arenę. Zobaczymy, co to nam da. Wiem, że miałem questy główne robić, ale ciekawy jestem tej areny. Wymiana rubinów. Trójząb Lorenusa, trójząb Rubiusa, trójząb Erepiusa, złota skrzynia. W sumie wszystko z tego bym chciał, ale podejrzewam, że nie wszystko będę mógł. Chyba, że mogę walczyć na arenie wiele razy. Zobaczymy. 220 mówisz, no dobra. Ustawienia areny. Czysta arena, rozstaw pułapki, trujące opary, rozstaw pułapki i trujące opary. Czyli podejrzewam, że jak ustawię ten setting mocniejszy, to... będzie więcej kasy. Chyba.
Nie no, czysta arena na razie. Walkę na arenie. Sprowadź Numidijczyków, Lorenusa, Rubiusa, Repiusa. Okej, okay. Numidijczyków na razie, zobaczymy. A, tym się... Okej. Okay. Tym się bijemy. Halo? Numidijczycy wchodzą na arenę, dobra. Zapraszam. Tam? To tam. No to widać, na arenę jestem trochę za cienki jeszcze. Jak łatwy poziom mi spuszcza w pieprz, no to jest coś nie tak, nie? Podejrzewam, że te mokasyny muszę sobie kupić lepsze. Okej, okay, czyli muszę się troszeczkę wzmocnić na tą arenę. Nie ma sensu na razie się tutaj tłuc. Oni zbyt dużo obrażeń w nich wchodzi, żebym ja tutaj wygodnie walczył, a nie ma sensu się męczyć. Ja po prostu dokupię sobie ekwipunek i tutaj wrócę i będziemy się wtedy tłuc. Wtedy zobaczymy, co tu jest. No bo są strasznie mocni. W sensie, no, są takimi... Dopakowani są. Oni nie tłuką mocno, ale mają strasznie dużo życia. Albo ja mam po prostu strasznie niskie obrażenia. Jest też taka opcja. Mam jakiś tam kozik tylko założony, więc to tak... Przydałby się jakiś sensowny miecz najpierw. Tutaj mamy jakieś rozwinięcie questa. Proszę bardzo. Antris. A, witaj, nieznajomy. Jestem Arti Antris. A to... Jest koleś. Dobra, przepraszam. Chciałbyś może spędzić ze mną rozkoszną noc? A może to babka? Kurde, no nie wiem w tym momencie. Nie, to jednak babka. Okej, okay, zwracam honor. Witaj, piękna nieznajoma. Słowa twoje są gładkie i miłe. Właściwie szukam informacji. Słyszałaś o tych złodziejach, którzy żyją na pustyni? Czy wyglądam ci na kogoś, kto z bandytami przystaje? Wyglądasz mi na taką, która widuje się z wieloma ludźmi. Pieniądz otwiera wszelkie możliwości. O, tak. Znam ich kilku aż za dobrze. Zdradź mi najpierw swoje imię, nieznajomy, a może powiem ci coś więcej. Jestem Talus ze Zdunu i akurat... O, to ty jesteś słynnym łowcą? Nie wierzę własnym uszom, to wielki zaszczyt cię poznać. Jeśli szukasz ciepłego noclegu i ciepłych objęć, jestem do dyspozycji nawet za darmo. Ale niestety nie dziś, mam pewne sprawy do załatwienia. Rozumiem, co do złodziei? Tak, tak, mój drogi, miałem wątpliwą przyjemność z kilkoma z nich, ale... Nie mówią wiele. Milczące typy dobrze też płacą za moje milczenie, więc aby moje wrażliwe na kłamstwo sumienie nie pozostało nadszarpnięte. Stanowczość, uległość, szyderstwo. Stanowczość. A może po prostu powiesz mi, co wiesz, a ja nie będę ci robił problemów. Zapewniam, że wiele mogę ci ich przysworzyć. Brutal, prawdziwy łowca, bohater, który wie, czego chce, tak? Mogę ci podpowiedzieć co nieco, ale będzie cię to kosztowało. I nie licz, że twoja mała groźba zrobi na mnie wrażenie. Nie masz pojęcia, z jakimi typami mogę sobie tutaj radzić. Muszę sobie tutaj radzić. Więc jak będzie, 50 denarów i mogę ci zaoferować małą podpowiedź. Nie. Stój! Kim jesteś? Czego chcesz od mojej dziwki? Przybywam w pokoju, nazywam się Talus. W pokoju, he? To na co ci broń? Przydaje się, kiedy ci, których napotykam na mojej drodze, mają mniej pokojowe zamiary ode mnie. Mówisz ładnie. Ciekawe, jak ci idzie posługiwanie się mieczem. Może chciałbyś się sprawdzić? Nie przyszedłem z tobą walczyć, człowieku. Szukam informacji. A ja nie jestem skory do rozmów z nieznajomymi. Odpuść to łowca. Lepiej z nim nie zadzierać. Słuchaj tej pani, bo dobrze prawi. Przychodzę tu po informacje, a ty mi ich udzielisz. W przeciwnym razie strażnicy dowiedzą się, że prowadzisz burdel. Myślisz, że mnie tym przestraszysz, śmieciu? To legalny biznes. Słuchaj, jestem zmęczony po podróży, a to wpływa na moją cierpliwość, którą właśnie wyczerpałeś. Ciekawe, czy dowódca straży podzieli twoje zdanie. Dobra, nie chcę problemów, tylko powiedz mi, jakie informacji szukasz. Uprzedzam, że nie jestem wszechwiedzący. Masz. Powiedz mi, czy słyszałeś o uchurze? Coś tam słyszałem, bywają tu czasami jego zbiry, ale wszędzie ma uszy i oczy. A jaskinie pod Tingi są dość przepastne, więc lepiej sobie uważaj. Ci, co go szukają, mogą łatwo zostać znalezieni przez niego pierwsi, jeśli wiesz, o co mam na myśli. Chyba wiem. Jeden z żołnierzy Stingi został pojmany przez jego ludzi. Podobno. Skąd o tym wiesz? Nieważne. Ale rzeczywiście tak było. Słyszałem od jednego łotrzyka, który pojawił się tu parę dni temu. Sporo wypił i choć rozmowny nie był, to pochwalił się, że razem z jakimś drugim pojmali, przesłuchali i ubili jednego tingijskiego żołnierza. Tyle powiedział, zanim poszedł żygać w krzaki i pewnie padł gdzieś. Nigdy go potem nie widziałem. Wiem już wszystko, co chciałem. Mogłeś od razu być milszy. No, nie musiałem płacić nawet. Super. Jakie mamy rozwinięcie tego questa w questlogu? Udaj się do Tingi, zdaj relację Cassiuszowi. Musimy się wrócić znowu.
jedna rzecz jeszcze. Co ja mam tutaj do obserwowanych? Nic tu nie mam do obserwowanych, nie? Aha. Jest jedna istotna rzecz, bo teraz jak odpalam... Widzicie, że nie mam tutaj niczego zaobserwowanego, żadnego questa, nie? No. Jak odpalę mapę sobie teraz, to żółty znacznik został. Nie powinien. To jest takie minimalne tylko uwaga do UI, ale nie powinien tutaj zostać znacznik. Mała esencja biegłości, plus 2 zręczności, plus 2 odporności na krwawienie. Ciekawe. Fajnie, nie? Fajnie, żeśmy dostali. Tu jedna rzecz mnie ciekawi, bo ja posiadam dwa podobno te zbroje, a widziałem tylko jedną u siebie w ekwipunku. Też nie wiem, czy to jest błąd, czy nie. Nie wiem, do czego to jest potrzebne, w sensie, czy to się z tego coś dostaje, czy jakoś, bo nie rozumiem. W sensie, nie wiem, czy to jak wbije to na coś, to coś da mi. Pod wpływem adrenaliny, że będziemy unikać obrażeń, też nie głupie. Zainwestuję sobie. Spowalnia reagowanie przeciwników na ataki bohatera o pół sekundy. To też jest fajne, bo będą rzadziej atakować przeciwnicy. Czyli potencjalnie będę mniejsze bęcki dostawał. Ciężko powiedzieć, może potrzebuję po prostu trochę jeszcze sobie szybkości ataku wbić. To też jest taka opcja, że potrzeba mi szybkości ataku, żeby to lepiej działało. What the hell happened? Dziwna sprawa. Na tym zwoju jest napisane: czas dopełnić twe przeznaczenie. Nie mam głowy teraz do tego zwoju, chyba jestem zmęczony podróżą. Udam się do karczmy wypocząć, później zdam raport Kasjuszowi. Kasjusz wspominał, że możesz się zjawić. Widzę, że o wszystko zadbał. To dobry gospodarz. Powiedział, że mam przygotować nocleg dla jednego z jego ludzi. Przewidział, że się tu zjawicie, panie. Nie jestem jego człowiekiem, to chwilowe zlecenie. Każdy tak mówi. Proszę, oto klucze do pokoju. Niech będzie. Przynajmniej się prześpimy. Okej. Okay. To mi wygląda na jakiś... Czekaj, stwórz nowy plik. 8,5. 8. I... P... U... Nie ma polskich znaków, więc musimy tak to zrobić. Dobra. Myślałem, że coś mi się tutaj stanie. Ale nie, widzę, że miałem po prostu zapisać grę. No ciekawe, czy to przed jakimś questem, czy coś, co tu się będzie działo? Siema. Wędrownym kupcem. O, patrzcie. No i to jest ten wędrowy kupiec, o którym tam pokazywałem wam screena, więc tak. Można szała skupić, że można zapisać grę w dowolnym momencie. Okej. Zegar słoneczny to co... Kupiłem, czy nie kupiłem to? Kurde, nie pamiętam. Mamy chyba godzinę w ekwipunku, nie? No ale w każdym razie kupuje się to i pojawia się godzina w ekwipunku. To tyle. Wytrych pozwala otwierać zamknięte skrzynie. Wartość kupna 50 monet? Czy coś to znaczy? My? Miedziaków, okej. Okay. Spoko. No i ja na razie skrzynie wszystkie jestem w stanie otworzyć, więc tam elo. Posiadasz minus jeden. Pozwala aktywować teleporty w świecie gry. No i teleporty nie działają z tego co wiem w demo, więc nie ma sensu. Tutaj możemy powymieniać sobie pieniądze na inne, czemu nie? Złoty koksownik, to jest dekoracja, więc po co? Barwnik do tkanin, barwniki do tkanin, tak samo i platyniaki. Tyle. I teraz tak, istotna rzecz. Mi strasznie ta gra pod pewnymi kątami kojarzy się z Metinem. Uwaga, dlaczego? Dlatego, że są jakieś barwniki do tkanin. Usłyszałem, że są jakieś meteoryty, które spadają w świecie gry i jakiś tak... Mam taki vibe tej Metina tutaj gdzieś, nie wiem czemu, ale jakiś taki vibe odczuwam, że jakieś takie rzeczy tutaj można robić. Ja wiem, w Wiedźminie też to było na przykład farbowanie ubrań, pewnie w pierdelionie innych gier, ale jakoś najmocniej mi się to z Metinem skojarzyło. Jakiś, wiecie, handlarz specjalny z barwnikami i tak dalej. Dobra. Zagramy. W sumie to zagramy sobie o 300 denarów, bo czemu nie? Mogę wygrać, albo mogę to przegrać. Czy wygramy, czy przegramy, nie wiem. Bo ja tutaj znalazłem taki całkiem... To nie jest optymalny układ, w jakim można wygrywać w tej grze, ale to jest nie taki zły układ, w którym można wygrywać w tej grze. I tak często dosyć wygrywałem na nim, więc polecam. Robiło się tak. Dwa. Później się robiło trzy.
2, 3, później było 1, 0 i 5. No w tym momencie wygrał, nie? O, prowadzę, okej, udało się. No bo o co chodzi? Chodzi o to, że my w tej grze jest coś takiego, że jest atak, jest obrona i jeżeli mamy przewagę w czymś, nie? W punktach, w sensie no, to wtedy dostajemy denary. Na przykład ja tutaj wezmę 2 miecze i 1 tarczę. Przeciwnik ma 1 miecz i 4 tarcze. No i ja tymi dwoma mieczami w tego jego 4 tarcze uderzyłem i się wszystkie zbiły. Miałem 1 tarczę, koleś miał 2 miecze. No i teoretycznie zbił mi to 1 tarczę i zbiłby mi monetę, którą tutaj mam, ale nie mam tutaj żadnych monet. Więc każda nadwyżka, tak jakby obrony, powiedzmy w ten sposób, tak mi się przynajmniej wydaje, się odkłada na koncie. Nie, tutaj mam 1, albo raczej no nadwyżka punktów, w ten sposób się odkłada na koncie. I w momencie jak przeciwnik atakuje, to on atakuje najpierw w te tarcze, a później atakuje w te denary, które żeśmy tutaj zgromadzili. W ten sposób to mniej więcej działa, z tego co gdzieś tam się zorientowałem. No i teoretycznie trzeba gdzieś tam reagować na bieżąco, tak żeby było to jak najlepiej. Trzeba wyczuć tę grę, szczerze wam powiem, bo trzeba w nią zagrać parę razy, żeby wyczaić, o co chodzi mniej więcej. Bo to tak trochę ciężko wytłumaczyć też, co tu się dzieje w tej grze. Póki się nie zagra samemu w to tak ciężko trochę wyczaić vibe tego wszystkiego. No ale generalnie o to mniej więcej chodzi. No i wygrałem. 300 denarów. No i to jest takie, że raz wygrywasz, raz przegrywasz, nie? Częściej mi się wydawało, że wygrywałem na tym układzie, albo remisowałem, niż przegrywałem, ale no to jest tak, wiecie, no różnie z tym bywa. Jak to jest. Dobra, wychodzimy. Teraz do Kasjusza byłbym, o, Kascenka. Elitarni ucznicy kartagińscy, musiało się coś stać. Lepiej będzie, jeśli za nimi pójdę. Alright. Strzelać! Shit was quick! Co tu się stało? Ten rolnik z pewnością nie dostał udaru cieplnego. Odcięto mu ręce. Nie, to nie wygląda na odcięte, a oderwane. Zabójca musiał użyć tępego narzędzia wykonanego z bardzo twardego materiału. Stal? Nie. Obstawiam, że zginął od tępej broni wykonanej z obsydianu lub innego materiału o podobnej twardości. Ślady walki. O kurwa. Ciemne szaty. Na dłoni widnieją symbole zakonu Brzasku. Ten człowiek zginął bardzo szybko. Odcięto mu głowę? Nie, to coś innego. Czuję w powietrzu złowrogą energię. A to co? Wygląda jak piasek, choć nim nie jest. Był on w właściwościach magicznych, lecz nie jest taki sam, jak stosują alchemicy. Nie przeszkadzaj sobie pogromco, a? Kim jesteś? Jestem ucieleśnieniem twojego przeznaczenia, Talusie. Jeśli masz mordować niewinnych ludzi, to ja pierdolę takie ucieleśnienie. Na tym świecie nie ma ludzi bez winy, pogromco. Ten list to twoja sprawka? Nie można tego wykluczyć. Mówisz wymieniająco, skoro nie chcesz gadać, to złaź tu i walcz. Nie zdołałbyś nawet się do mnie zbliżyć. Jesteś zwykłym śmiertelnikiem obdarzonym cząstką boskich umiejętności, ja natomiast jestem Bogiem. Jaki Bóg morduje niewinne osoby? Odpowiem ci. Sprawiedliwy. Tam jest! Zabij ich. Tropicielu, co ty robisz? Trochę mi ciężko uwierzyć, że na arenie nie byłem w stanie sobie poradzić.
a spuściłem w pieprz całemu oddziałowi strażników. Trochę to dziwne, ale dobra. Widocznie ta hipnoza była dobrym gównem, mocnym. Wreszcie się obudziłeś, Talusie. Gdzie? Co się... Znajdujesz się w celi. Zabiłeś moich ludzi i odpowiesz za to. Kasjuszu, znalazłem świadka, który poręczy za Talusa. Mów więc. No więc ten człowiek... Wykrztusz to z siebie, żołnierzu! Widziałem zakapturzonego mężczyznę ubranego w ciemne szaty. Wybił cały elitarny oddział strzelców. Moja głowa... Co cię zastanawia, Florianie? Tak, jego stan. Nigdy nie widziałem, by jeden z pomazańców był tak wyczerpany. Jego umysł musiał być skażony magią, bardzo silną magią. Nie mam sił. Co się stało? Skąd to zamieszanie? Co widziałeś, żołnierzu? Nadal mi wszystkiego nie powiedziałeś. Tropiciel znalazł zmasakrowane ciała na rynku nieopodal burdelu. Chwilę potem zakapturzony człowiek powrócił. Co było dalej? Rozmawiali chwilę, po czym nieznajomy uniósł ręce. Powietrze stało się cięższe, a tropiciel stracił nad sobą panowanie. Nie znam go, panie, nie jestem z nim nawet spokrewniony. Nie mam żadnego interesu w tym, by go chronić. Wstawiła się za nim większość arystokracji. Ja również nie wierzę, by Talus zabił twoich ludzi. Znam go od bardzo dawna. Razem przeżyliśmy wiele lepszych i gorszych dni. Jest dla mnie jak brat, którego nie miałem. Kto za niego ręczy? Lokarna arystokracja kupiecka oraz demonio, włodarz burdelu. Uchur. Co postanawiasz, Kasjuszu? Sprawa wygląda niekorzystnie dla Talusa. Muszę to przemyśleć w spokoju. Ktośmy się w gówno wkopali? Czemu jestem zamknięty w celi? Straże! Obudziłeś się już. Co się dzieje? Dlaczego jestem zamknięty? A więc zioła, które podał ci Florian, nie pomogły. Jakie zioła? Chwila. Wysłałeś mnie na misję do wioski Ukun. Karta przetargowa? Obaj wiemy, że gdybyś chciał, to już dawno byś mnie zabił. Nie chcę się targować. Czuję, że zrobiłem coś złego. Zapewniam jednak, że cokolwiek to było... Nie jestem tego świadom. To prawie tak, jakby ktoś wymazał ci konkretny fragment pamięci. Chcę udowodnić swoją niewinność i dobrą wolę. Nie chcę nic zasłonić za moją misję. Mów szybko, jakie masz dla mnie wieści? Przykro mi, twój człowiek nie żyje. A rozumiem, miałem nadzieję, że uda ci się go odnaleźć żywego. Trudno. Złodzieje są ciągle krok przede mną. Dowiedziałem się, że twój człowiek został zabity. Powiedział mi to pewien najemny zbir, którego spotkałem w Ukun. Coś mi się odbija. Nie wiem, czy należy do pustynnych złodziei, ale wiedział z... coś. Tam. Nie wiem, bo ucięte. Wydaje mi się, że ludzie Uhura często się przewijają przez tamte okolice. No właśnie, a zaobserwowałeś coś jeszcze? Wojsko? Widać, że mieszkańcy są podburzeni. Cokolwiek? Spokojnie, gniew na pewno nie posłuży głowie miasta w niczym dobrym. Rozumiem, że wiele problemów cię trapi, ale... Tropicielu, mów, czego się dowiedziałeś, czegokolwiek. Obóz wojskowy Numidii robi wrażenie, natomiast miasto Ukun to dość spokojne miejsce. Wielu wędrowców tamtędy przechodzi, wielu handlarzy i widuje się tam pustynnych bandytów. No tak, w dziczy najłatwiej spotkać dzikusa. Kasjuszu, brałeś kiedyś pod uwagę fakt, że złodzieje mogą korzystać z przejść jaskiniami, które nieznane są kupcom? Kupcom zależy na złocie, wszystko jest możliwe. Tak czy siak od lat są ich prywatną własnością i moi żołnierze nie mają tam wstępu. Oficjalnie nie mają. Talusie, wydaje mi się, że wiesz coś, o czym ja nie wiem. Kasjuszu, wiem tyle, co ty. Ach tak, skoro tak mówisz, teraz wybacz, muszę zająć się... obowiązkami. Straże! To znaczy, że zwracasz mi wolność? Kilku żołnierzy nie robi mi różnicy. Wstawiła się za tobą arystokracja. Nie mogę cię zabić, gdyż podburzę miasto. Arystokraci tylko czekają na moje potknięcie. Misję wykonałeś, więc niech będzie to twoja zapłata. Okej. Kurwa, moja głowa! Co ja zrobiłem? Muszę szybko skontaktować się z Florianem. Okej. Ale zanim pójdziemy do tego questa, to ja bym chciał inną rzecz zrobić, a mianowicie ja bym chciał sobie pójść i daktyle zebrać i oddać rapaksom co ich. To mi się wydaje może być całkiem korzystne dla nas i ciekawe co dostaniemy w zamian za to, nie? Czekaj, najpierw prowiant. Weź się napij czegoś. Dobra.
I lecimy do pól uprawnych najpierw. Mam nadzieję, że tak tyle to już są zrobione. Znaczy, no, minęło tyle czasu, że raczej powinny być już, nie? Nie będę na razie zapisywał. Najpierw zobaczmy pola uprawne. Jak nie będzie, to jeszcze pójdę spać. Ale wydaje się, że to chyba już... Są daktyle, dobra. To już mam daktyli chyba wystarczająco. Cyk. Salve, masz coś dla mnie? Przyniosłem... Boże, ta myszka pieprzona. Żywność. Kolejna rzecz z listy do skreślenia. 400 denarów, 500 doświadczenia. O, ciul. Opłaca się to wykonywać. To narzędzia. Dobra. Wow, okej. No nie wiem, spróbuję jeszcze te leki mu dostarczyć i zobaczymy, co wtedy zareaguje, ale ja dostałem 800 denarów za to. To jest dobry deal. W sensie opłaca się hodowla. Co najbardziej by się opłacało robić? Narzędzia najbardziej się opłaca, bo są chyba najtańsze. Bo tam mamy tak, z liści, czyli trzeba ścinać drzewa. Ścinać drzewa i łupać kamień, bo tam jeszcze trzeba chyba jakieś łopaty i tak dalej i piły. No, to się... Łupek, nie, tam łupek jest chyba potrzebny. Jakbym jeszcze wiedział, skąd plaster miodu wytrzasnąć tak po prostu, wiecie, lekko, to by już było, no, to by nie było głupie. Stwierdziłem, że jeszcze se pogramy chwilę, bo tak się przedwcześnie z wami pożegnałem, ale jeszcze może se kupimy coś tam w tym sklepie, skoro mamy już hajs. Mamy stalowy hełm pogromcy, to też mamy stalowy, to nie będę nic kupował, ale z cichobiegi to bym kupił, no. To jedne se kupimy. Czy coś jeszcze? Jakąś kurna tarczę bym kupił. Stara kolczuga? Nie, ale to. Kartagińska tarcza. Za 5100. Bierzemy, trudno. Moja strata będzie najwyżej. Tutaj jakieś koziki mamy. Szybka. Ostrość 100%. Dwa obrażeń. Tutaj mamy obrażeń 12. Plus 4 siły, plus 2 zręczności. To jest dużo lepsze. Tutaj mam 1 klasy pancerza plus 1 zręczności. 4 klasy pancerza, no to trochę lepiej. Cichobiegi teraz sobie założę i założę sobie też jeszcze tą tarczę. Czyli tak, bierzemy sobie to. Kartagińska tarcza, dobra. I jeszcze buty. To będzie w tym, ok. Skórzane sandały, pyk. No to chyba jesteśmy porobieni już w miarę. Nie sądzę, żebym był na tyle porobiony, żeby już tutaj... Myślałem, że będzie animacja, jak on się chroni tą dużą tarczą, ale nie. Nie sądzę, żebyśmy byli na tyle jeszcze porobieni, żeby tutaj mieć wylane na wszystko, ale już nie jest źle. W sensie bywało gorzej. Mam 6 punktów w ogóle do rozdania. Siła, może zręczność. 3 w to. 2 w zdrowie i 1 w siłę. Okej. Okay. No mi się wydaje niegłupie. Mamy 0 odporności na cokolwiek. Na krwawienie 12, ale to... Atak fizyczny, broń 22. A jak jeszcze bym chciał sobie dodać do tego... Czekaj, sztuka walki jest do czego? Sztuka walki chyba mi się nie przyda za bardzo, aczkolwiek może mi się przydać... Potrzeby, karta postaci, nie... Umiejętności mistrzostw, o! W to bym chciał trochę wsadzić, żeby obrażeń mieć więcej. Obrażenia od broni tutaj by było więcej, to niespecjalnie. Chyba, że sobie wsadzimy w to. Spowalnia reagowanie przeciwników na ataki bohatera o pół sekundy. Tutaj co mamy? To spowalnia przeciwników. A może w sumie będą mnie rzadziej atakować, będę mógł więcej obrażeń im zadać. W sumie czemu nie? Dobra. I zobaczymy na ile mi to pomoże. Ale najpierw jeszcze pójdziemy, zobaczymy sobie jakieś questy dalej. Okej, okay, z Cassiusem mogę już teraz, znaczy z tym, Florianem mogę teraz pogadać. Talusie, wypuścili cię? Jak widać, słuchaj, mam do ciebie pewną sprawę. Mów więc. Ło, jakieś flashbacki. Urwa mać, aż mi w uszach zakuczało. Spodziewałem się występowania u ciebie efektów ubocznych. Wybacz, moje zioła czasem są dość inwazyjne, ale dzięki nim może sobie coś przypomnisz. Dzięki. Więc czym do mnie przybywasz? Przypomniałem sobie wszystko. Jestem geniuszem. Daruj sobie te przechwałki, napierdala mnie łeb, odkąd się ocknąłem. Dostałem misję od Cassiusa, wyruszyłem do Uk-Un na wschodzie od Tingis. Wiesz co to za miejscowość?
Cassius ma jakieś problemy z tym miejscem, ale tak. W drodze powrotnej, gdy przechodziłem przez most prowadzący do Tingis, przyleciał do mnie sokół. W szponach trzymał zwój, który zrzucił przylatując nade mną. Sam zobacz, mam go przy sobie. Czas dopełnić twe przeznaczenie. Pokazywałeś to Cassiusowi? Uznałem, że lepiej będzie go w pewne sprawy nie wtajemniczać. Co było potem? Udałem się do karczmy. Po długiej podróży należał mi się wypoczynek. Rano wstałem i udałem się do wyjścia. Przez główną ulicę przebiegł oddział elitarnych łuczników. Wydało mi się to podejrzane, więc poszedłem za nimi. Dotarłem na bazar przy burdelu. Zamiast łuczników znalazłem tylko zmasakrowane ciała. Wśród nich był człowiek ubrany w ciemne szaty. Takie same noszą akolici Adysa. Można to rozpoznać po specyfice materiału, z którego zostały wykonane. Akolita był pozbawiony głowy, a przy jego ciele znalazłem coś, co z początku wydawało się piaskiem, lecz wyczułem w tym magiczną właściwość. Czy posiadasz ten piasek przy sobie? Możesz określić, czym to jest? Nie jestem magiem, ale posiadam kilka wartościowych ksiąg. Ha! Jak taki villager z Minecrafta, nie? Ha! Myślałem, że się gra zawiesiła, on po prostu jeszcze grzebie w tych księgach. Jak sznycel z Chowdera, ja pierdzielę. Ja jestem specjalistą w dziedzinie magicznej, ale moja księga sugeruje, że... Talusie, to co zebrałeś, to prawdopodobnie pył z kamienia strażniczego. Pył z kamienia strażniczego? Kto mógłby... Skoro akolita macza w tym palce, Adys musi coś o tym wiedzieć. Tylko on może władać taką mocą. On posiada już jeden kamień, a ich moc przecież się nie sumuje ze sobą, więc... No tak, nie sumuje się, ale przecież każdy z nich ma jakieś unikatowe właściwości. Prawda to? Właśnie, więc może jakaś konkretna była mu potrzebna. Tylko po co mu kolejny kamień? Kamienie strażnicze pełnią funkcję strażnicze planet. Przynajmniej tak głoszą pradawne legendy. Uhu, robi się groźnie. Nie wiem, czy te legendy są prawdziwe. Jestem zielarzem, a nie magiem. Moim zdaniem pakujesz się w kłopoty. Kamień jak kamień, nasiąknięty mocą i tyle. Zdajesz sobie sprawę, że jeśli zniknie, to jądro planety zacznie umierać? Nie jestem w stanie ci bardziej pomóc. Powinieneś rozmówić się z Adysem. Opowiadałeś mi, że dzięki twoim wysiłkom na Półwyspie Ateńskim jego zakon rozkwitł. Mógłbyś mi nieco pomóc? Nadal jego zakon skupuje od ciebie zioła? Rozumiem, do czego zmierzasz. Chcesz, bym zaaranżował spotkanie. Tak, myślę, że mogę to dla ciebie uczynić. Wiesz, tak się składa, że robię dla Adysa dość spore zamówienie na bardzo zaawansowane eliksiry i trochę ziół. Wkrótce się do niego wybieram. Jak chcesz, możemy się do niego udać razem. Choć jak mam być szczery, myślę, że to nie jest najlepszy pomysł. Świetnie się składa. Chcę go zapytać o ten pył. To jedyna poszlaka, jaką mam. Muszę od czegoś zacząć. No dobrze, twoja fola. W każdym razie potrzebuję jeszcze trochę czasu, zanim wszystko skończę. Odwiedź mnie wkrótce i będziemy mogli wpaść do Adysa z wizytą. Będziesz mógł go wypytać. Świetnie, zatem postanowione. Rozejrzę się za zleceniami. Okej. Okay. Tu mamy klepnięte. Mi się trochę miesza ta fabuła, już szczerze mówiąc, tak troszeczkę. W sensie czaję, o co chodzi w głównej osi, ale będę musiał sobie chyba jeszcze raz tak na powoli... O, great. Kolejna cutscenka. Muszę sobie jeszcze raz powoli przejrzeć, o czym mówiły te postaci, bo coś tak... Nie mogę tego wchłonąć na raz. Mój pan kazał ci przekazać pewne informacje. Przysyła cię demonio? Ta. Masz tu notatkę. Podobno będziesz wiedział, o co chodzi. Powiedz swojemu panu, że spłacę dług pieniędzmi. Został spłacony. Że co? Jesteś przygłuchy, czy przygłupi? Spłacono twój dług. Nie rozumiem nic z tego. Miałem dostarczyć wiadomość, zrobiłem to, a teraz wybacz, ale wracam do pracy, bo mnie szef zapierdoli. Okej. Okay. Mogę się ruszać? Muszę poczekać, aż tamten koleś sobie pójdzie. Okej, okay. To byłyby listy tutaj, nie? Merlon Orsa spłacił twój dług. W Tingis trzeba uważać na słowa, parchlaku. Stawiłem się za tobą, Cassiusza. A to nadal czyni z ciebie dłużnika. Przydryndasz na smyczy prędzej czy później, a ja będę miał dla ciebie robotę. Żyjemy w ciekawych czasach, a taka przyjaźń zawsze się przyda, nie? Pewnie chciałbyś poznać tego kogoś, kto ma siano, żeby spłacić długi, i dupa cię swędzi, by ruszyć i go odwiedzić. Na północny zachód od chaty twojego kumpla, Floriana, znajduje się przybytek Merlona. Masz przywlec swoje włochate dubsko najszybciej jak się da, demonio.
Okej, na północny zachód od chaty... Dobra, w tamten skos trzeba iść. Merlona, dobra, okej. Okay. Czyli to znaczy, że już to przeczytaliśmy, okej. Okay. Północny zachód. Mhm. To tu? To chyba tu. O, chyba tak. Jak koleś wygląda, Boże kochany. Jak student po zakończonej sesji. O, dzień dobry. I chyba dobry to dzień, skoro spotykam tak znamienitego gościa. Dzień dobry, nie znamy się chyba. O, ty nie znasz mnie. Nie znaczy to, że ja nie znam ciebie, prawda? Właściwie to bardzo względna kwestia. Skoro o mnie słyszałeś, być może to tylko pogłoski, a pogłoski przecież mogą mijać się z prawdą. W każdej pogłosce można znaleźć jej ziarno. Mądry z ciebie człowiek, Talusie z Lorunu, w życiu swoim, a żyje dość długo, uwierz mi. Nie przypuszczałem, że dane nie będzie poznać tak znamienitą postać. Bardzo mi miło, ale umyka mi twoje imię. Jesteś kupcem, prawda? Tak, wybacz. Kupcy dyskutują o czymś innym niż interesy. Tracą swoją naturalną przyjemność. Dyskutujący o czymś innym, to tracimy naturalną uprzejmość. Jestem Merlon Ursa, ojciec domu kupieckiego Ursa, znanego jako dom Skorpiona. Jeżeli nie słyszałeś o naszej rodzinie, znaczy to, że jeszcze nic nie kupowałeś w tym mieście. Prawdę mówiąc, słyszałem już gdzieś twoje imię i właśnie miałem zamiar się z tobą skontaktować. Jest mi miło poznać tak zacną postać dla lokalnej społeczności. Swoją drogą dziękuję za spłatę mego długu. Nie trzeba było. Cóż, nie każdy tak myśli, choć robimy wiele dla mieszkańców. Niektórzy widzą to inaczej. Co do długu, potraktowałem to jako inwestycja, a czy się zwróci, to się okaże. Brzmi jakbyś miał coś na myśli, ale bał się powiedzieć wprost. Usiądźmy. Dziwny koleś. Talusie, skoro chcesz przejść do rzeczy, jako że też jesteś człowiekiem interesu i wykonujesz swoją pracę nie za darmo, powiem krótko. Miasto nie jest dobrze zarządzane. To co robi Cassius, jego metoda na państwo policyjne, szkodzi mieszkańcom. Szkodzi mieszkańcom miasta i naszym interesom. To nie jest dobre zarządzanie. Ludzie to widzą. Słyszałem o podziemnym ugrupowaniu, które knuje przeciwko niemu. Gdyby tylko dał sobie przemówić do rozsądku i ustąpił od władzy, gdyby zajął się pilnowaniem porządku, a nie rządzeniem, i zostawił je tym, którym ono lepiej wychodzi, wszystko byłoby dobrze. Miasto by kwitło. Kwitłoby mimo tego widma konfliktu, kryzysu. Rozumiem, do czego zmierzasz. Wydaje ci się, że masz lepszego kandydata na władcę miasta. Siebie. Jestem tylko skromnym kupcem i obywatelem tego miasta. Któż inny nadawałby się lepiej i któż lepiej mógłby zrozumieć problemy trapiące lokalną społeczność? Myślę, że odpowiedź nazywa się sama. Lud powinien wybrać. Nie siła. Dostrzegam w tym pewien rozsądek, jednak nie jestem stąd, więc nie mnie wybierać. Tak, no tak, choć coś mi się wydaje, że już jesteś w pewnym sensie częścią tego miasta. Wybacz, Merlonie, ale słyszałeś może o kimś o imieniu Uhur? Uhur? Obsesja Cassiusza. Tak, Uhur to tajemnicza postać. Znał go już mój ojciec. Krążą o nim różne plotki. Być może i część jest prawdziwa, ale nie zrozumie źle. To Cassius stworzył Uhura. Jak to? Widzisz, gdyby nie jego twarde rządy, a w ogóle gdyby nie to, że po prostu jest samozwańczym przywódcą, nie byłoby Uhura. Mam wrażenie, że jego ludziom nie podoba się to, w jaki sposób Cassius rządzi i tyle. Nie wiem, czy słyszałeś o tej sytuacji. Jakiś czas temu to wydarzenie przelało czarę gorączy wśród mieszkańców. Cassius powodowany obsesją, megalomanią, nie wiem czym tam jeszcze jest powodowany ten człowiek, z zimną krwią ściął głowy zwykłych, prostych ludzi. Owszem, byli to złodzieje i owszem, zginął jeden ze strażników. Karać śmiercią ludzi, którzy po prostu kradną, bo nie mają co jeść? Haniebne. Cassius jest winny całej tej sytuacji, a mała banda złodziejaszków... Tacy grasują w każdym większym mieście. Rozumiem, to przykra historia. No, żebyś wiedział, tak czy owak nie jestem pewien, jak bardziej mogę ci pomóc. Jest jednak szansa, że ty możesz pomóc nam, jeśli interesuje cię nagroda. Słucham cię. W innym kolorze powinno to być napisane. Widzisz, w południowej części miasta są pewne jaskinie. Kryją się tam stare magazyny, jednak ostatnio mamy problem. Na głębszych poziomach jaskiń zaległy się zgnilce. Ohydne dziadostwo pękła. Kilka dni temu jedna ze ścian otworzyła przejście, z której wypełzły.
Posłalibyśmy naszych prywatnych wojowników, ale żaden nie chce nawet tam wejść. Albo za mało im płacę, albo są zbyt mądrzy. Jak czy inaczej, to prawdziwe błogosławieństwo dla nas, żeś przybył do miasta. Dam ci, łowco, solidnie wypełniony mieszek monet, jeśli pozbędziesz się nieumarłych z jaskiń. No patrzcie państwo, on nie dość, że spłacił mój dług, to jeszcze chce mi zapłacić za robotę, którą zrobię. To trochę dziwne jest, w sensie to jest takie trochę, to takie dziwne, ale okej. W porządku. Zajmę się tym zleceniem, tylko powiedz mi, gdzie dokładnie są te jaskinie. Znakomicie, żeby moje słowa nie były tylko pustymi frazesami, oto zaliczka. Dla mnie upływ czasu to upływ złota, zatem zabierz się do pracy. Wejście do jaskiń znajdziesz w południowej części miasta. Tam oprócz dziadostwa do wytępienia również napotkasz pszczelnice oraz szlamowe stwory. Te nie stanowią większego zagrożenia. Słyszałem, że pszczelnice nie atakują, jeśli się ich nie sprowokuje. Dokładnie zbadaj jaskinie, być może coś tam znajdziesz. Jeśli będzie tam bezpieczniej, to zaadaptujemy dalszą część jaskini jako magazyny. Złoty interes. Pszczelnice? W takim klimacie? W jaskiniach na najniższych kondygnacjach jest chłodniej. Sam się przekonasz, że mają tam idealne warunki. Warto wiedzieć, że produkują cenny miód i wosk. Może cię to zainteresuje, jeśli masz odwagę. Stąd można plastry miodu pozyskiwać. To jest okej. To jest fajne. W sensie to jest istotne, bo... Ciekawy jestem, czy jak drugi raz zapasy jedzenia oddam, to też dostanę takie wartości doświadczenia i monet. Jeżeli tak, no to fajnie. Znaczy doświadczenia głównie, bo monety to tak... Wolę, dużo mniej efortu mnie kosztuje pójście do karczmy i zarobienie tego w sposób kartami. Nie, to dużo szybciej pójdzie, ale doświadczenie jest tutaj na wagę złota, więc doświadczenie będzie fajnie zdobywać w ten sposób. Rozumiem, jest na mnie już czas. Trójka 10, doświadczenie 750, denary 500. Wow. Okej. Okay. Thank you. A to co? Stół rzemieślniczy. Srebrne gwoździe, arkusz srebra, srebrny pierścień. Nie rozumiem, po co mi te rzeczy. Arkusz złota. Aha, czyli u niego mogę takie metalowe rzeczy robić, tak? Ze złota, ze srebra. Mhm. Okej. Nie rozumiem, ale akceptuję. Potrzebuję klucza, żeby otworzyć te drzwi. No to nie wiem, czy gdzieś znajdę w ogóle taki klucz. Tu jest krosno? No, dobra, okej. Boska tkanina. Majestatyczna tkanina, niebieski barwnik. Wzmocniona tkanina. To ze zwykłej tkaniny, okej. Tunika urzędnicza. Nie wiem po co ta tunika, tej tuniki, nie wiem po co to jest. Płótno, okej. Z tkaniny i z papieru, okej. Tkanina jest z czego? Ze sznurków. Pytanie, z czego się sznurki robi? Czekaj chwilę. Wytwarzanie. Sznurek. Z lnu, okej. 16 od razu wytworzyłem. Dobra, jeszcze raz. I jeszcze raz. I od razu wytworzymy sobie to płótno, żeby tego questa zrobić. Tkanina. Jedziemy. No to 4 tkaniny się dostaje z tego. No to nie głupie. Mamy płótno, dobra. Jak się robi bandaże teraz? Bo tak, żeby zrobić tamten prowiant, potrzebuję co? 12 razy bandaż, 12 razy usztywniacz kończyny. Bandaż, usztywniacz kończyny, okej. Okay. Posiadam 12 usztywniaczy kończyny, czyli gdzieś one są, nie potrafię ich tylko znaleźć. Teraz jeszcze tak, bandaże. Z 4 tkaniny. Z jednej tkaniny wszyscy jesteśmy. Co się wyciera, strzępi przez lata. Jezu, ja pamiętam takie rzeczy tak w banie wchodzą, to jest straszne. Dobra, jeszcze trochę tkaniny. Dobra, bandaż. 1, 2, 3, 4, 5. Okej, mamy 12 bandaży, mamy tam usztywniacz kończyny. Bailando. Teraz oddamy to i zobaczymy, czy to mi coś zmieni, czy to mi coś da. Dobra, ziomeczku, oddaję ci kesta, leki. 500-400, dobra. Tu zrobiłem to zadanie, bo chyba wszystkie już oddałem, nie? To ten quest się wykonał, czy nie?
Okej, okay, wszystkie się wykonały. Ale mogę to jeszcze powtarzać? Nie, już nie mogę. Okej. Okay. I zrobione. Dobra, myślałem, że będzie można to powtarzać, ale nie można. Ale dobra, już oddaliśmy, więc quest jest zaliczony. Dziwne tylko, że w quest logu to nie jest zaznaczone jako odhaczone. Ale życie, nie? Dobra, to mi się wydaje, że teraz trzeba troszeczkę poczekać. Ja może... No nie wiem, czy mogę cokolwiek lepszego kupić, chyba nie bardzo. W sensie to teraz muszę poczekać na te questy, więc wydaje mi się, że to możemy w kolejnym odcinku zrobić, to znaczy poczekać na te questy i na kolejny odcinek zobaczymy, co będzie. Trochę kupiłem rzeczy od walki, więc może spróbujemy zaraz powalczyć jeszcze z tą tarczą i z tymi cichobiegami, może teraz będzie lepiej. Że z pancerzem i tak dalej. No na arenie to muszę mieć, szczerze mówiąc, trochę muszę być silniejszy, bo na razie to wychodzi tak sobie. W sumie to możemy w taki głupi sposób tą arenę zrobić. To znaczy leczyć się tarczą i napieprzać w tych typów, nie? Zawsze jest taka opcja. Ale jestem ciekawy, co się stanie, jeżeli ich wytłukę. W sensie, co tam będzie się działo. Czy jakieś doświadczenie dostanę, czy coś takiego. No bo jeżeli walka na arenie sprawia, że będzie coraz lepszy na arenie, no to ma sens. W sensie ma sens się przemęczyć. Okej, okay, udało się. Zwierzę, że Talus ze zdumu. Dobra. Szczerze, jeżeli można wszystkie tak walki wygrać, no to nie tak źle, no ale kwestie jak będą upierdliwe, no bo te walki były trochę upierdliwe jednak, bo strasznie dużo HP mieli, mimo tego, że wydaje mi się, że zadawałem całkiem spoko obrażenia. No się... A może nie? Jeden rubin! A ja za 200 mam tę taką fajną broń dostać? Co się pochlastać idzie za takie walki? Minimum 50 jest za ten? O Jezu. A o co chodzi z tymi pułapkami? No bo jeżeli ja mam w taki sposób walczyć, to nie ma sensu. W sensie powinienem ich dużo szybciej kłaść, żeby te walki miały sens w takim etapie, nie? No bo co z tego, że ja będę ich tłukł przez pół godziny, jak będę dostawał za to jeden rubin? To nie ma sensu. Chyba, że... No dobra, zapisaliśmy ustawienia. To rozstaw pułapki trujące opary. Spróbujemy tak. I teraz spróbujemy to zrobić. Zobaczymy, co się teraz stanie. Ło. Okej. Okay. Aha. Dobra. Nie, no dobra. Okej, okay, no to czaję, o co tu chodzi. Nie wiem tylko, jak duże te nagrody się dostaje za takie utrudnienia. To mnie ciekawi bardzo. Czy to... Można gdzieś tam mógłbym sobie spróbować i podłubać, nie? Typu ustawię sobie to. Tylko mówię, ja za mało zadaję obrażeń, mam wrażenie. I jestem troszeczkę za słaby i jakbym się trochę ulepszył, może na koniec fabuły to będzie możliwe. Wtedy dostanę dużo doświadczenia, będę dużo wytrzymalszy, może wtedy to będzie miało sens. Arena zweryfikowała, że nie ma sensu dużą tarczę mieć. W sensie, że lepiej jest mieć tą mniejszą tarczę, bo to dużo lepiej wychodzi. Ciekawe. No dobra, w tym miejscu kończymy ten odcinek, jest już najwyższy czas. Był trochę dłuższy, chociaż jest pewnie pocięty, no ale był trochę dłuższy, bo chciałem trochę pchnąć wszystko do przodu i wszystko wam przekazać, co tylko miałem do przekazania. Wykonaliśmy sporo questów. Jedna rzecz mnie jeszcze ciekawi. Czy... jak raz oddałem na przykład... Załóżmy, że jeszcze ten quest od Rapaxów nie jest wykonany, nie? Z tymi z żywnościami i tak dalej. Załóżmy, że jeszcze nie oddałem leków, to czy mogę drugi raz oddać żywność? To mnie ciekawi. Czy jest zabezpieczenie, że nie, to już oddałeś. Bardzo mnie to ciekawi i chętnie bym to sprawdził. Ale to może innym razem. A może będę miał odpowiedź, czy warto to sprawdzać, czy jest zabezpieczenie przed tym, czy można taki exploit stosować. Ciekawe. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.